Ferie zimowe w Kutnie dobiegły końca. Oprócz zajęć w bibliotece, Muzeum Regionalnym czy tych organizowanych przez Kutnowski Dom Kultury, najmłodsi mogli też skorzystać z szeregu zajęć w kutnowskim akwaparku. W dwóch turnusach brało udział po 30 uczestników. Wszyscy mieli zapewnione drugie śniadanie i dwudaniowy obiad. Dzieci są przeszczęśliwe, mają w zajęciach takie bardzo zróżnicowane, chociażby takie jak tutaj widzimy w tle. Mają zajęcia z kręgi, mają zajęcia z pływania, mają zabawy, mają elementy nauki pływania. Poznają zasady pierwszej pomocy, więc wszechstronnie poznają to, jak się zachowywać na pływalni. Oczywiście mają zajęcia plastyczne, robią wspaniałe rzeczy, jak akwarium takie, które tam w tym kąciku dla dzieci jest. Mają oczywiście przygotowany przez nas takie bazgroły, jak my to nazywamy, do wypełnienia, książeczki, rebusy, krzyżówki, kolorowanki. No i są zajęcia nie czysto taneczne, ale zajęcia na sali fitness, gdzie są gry i zabawy, dzieci się świetnie bawią. Która atrakcja przypadła Ci najbardziej do gustu? Bilard i tańce. Ferie po raz pierwszy zorganizowane. Rozumiem, że po takiej frekwencji i zainteresowaniu będą kontynuowane w latach następnych. Ja myślę, że tak. Ja byłem sam osobiście ciekawy, czy będzie to cieszyło się zainteresowaniem. Takim z lekką nieufnością na początku rodzice podchodzili do tego, a potem okazało się, że zorganizowaliśmy dwa turnusy, dwie grupy, jedne kropelki i bąbelki, jedna grupa 7-10, druga 10-12. I kiedy było już tuż przed feriami, się okazało, że moglibyśmy tych grup zrobić jeszcze co najmniej z 5 albo 6. Zastanowimy się, czy będziemy mogli zrobić jeszcze jeden turnus jednocześnie, ponieważ dwie grupy, myślę, że trzy grupy to jest maksimum po 15 osób. Co trzeba zrobić, żeby zbić wszystkie kręgle? Na pewno trzeba się dobrze ustawić, trzeba mieć dobry rzut. Co robiliście na zajęciach plastycznych? Robiliśmy ośmiornice, robiliśmy takie bransoletki, rysowaliśmy, kolorowaliśmy. I która z atrakcji w akwaparku podczas ferii zimowych podobała Ci się najbardziej? Kręgielnia, no i basen. Dlatego, bo pierwszy raz grałam w kręgle i nawet mi się dobrze udawało, a na basenie, bo lubię w ogóle duży basen, bo umiem pływać, no i lubię. Pozdrawiam moich rodziców, moich dziadków, no i moje najlepsze dwie koleżanki, Martę i Zuzię.